Cześć, witajcie piraci widzowie w 6 odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. Jak już widzicie, mamy tu już statki do wybicia, więc od razu zaczynamy epicką bitwą morską. Zapraszam do oglądania, bo naprawdę jest epic. Wow, 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 wow. Nie tak ostro, Kenway. Nie tak ostro, Kenway. Najpierw może wyniszczymy te statki. Może jednak nie. O, tu jest jakaś skrzyneczka, to ją przeszukamy sobie i zniszczymy przy okazji te statki, które nam tutaj zawadzają. Okej, jakiś rum. Dobra, już wiemy co zniszczyć. Wow. Dobra, przytrzymujemy B. Coś ty zrobił. Masz tu przejąć ster. Dobra, robimy sabotaż. Więc gincie, śmierdziele pirackie. Dobra, rzucamy kotwicę na nich. Doskonale. Dobra, i bijemy ze wszystkiego co mamy. Chwileczkę, może... A tak, bo to jest tylko jedno działko. To trochę gównianie. Jep! Jep! Gdzie jeszcze jesteście? Jep! Kurde no, gińże! Uparte... Ach, dobrze, padło! Dobra. Jebot! Dobrze! Dobrze, piraci! Dobrze! Doskonale, doskonale. Sabotaż udany. I co? I co? Łysowam? Doskonale. Bierzemy wszystko. Naprawiamy kawkę. Doskonale. Kenway się spisał. I jego załoga również. Sabotując ten statek, zyskaliśmy naprawdę wiele. Wzięlibyśmy się za kolejny statek, najchętniej. Ale widzę, że tu jeszcze mamy trochę skarbów do pozbierania, więc może je pozbieramy zanim dopłyniemy do... Widzę, że mamy tutaj dwa dość niebezpieczne statki. Śpiewajcie, śpiewajcie koledzy, bo naprawdę warto po takiej każdej bitwie sabotażowej uczcić to szantą. Piękną, piracką szantą. Dobra. Jebut! O, obrywają, doskonale, jeb! Dobrze, dobrze! Obrywają. Jebut! Co? O-o! O-o! Uwaga, tutaj trzeba uważać. Tą skrzynię bym się... Dobra, widzę, że trzeba już atakować. Lepiej, żebyśmy atakowali to od razu. Jebut! Dobrze! Jest! Jebut! Jest! Wow. Kurde, powinienem robić te całe... O! Kurde. Teraz trzeba zawrócić. Kurde. Co żem teraz zrobił? O, atakuj, atakuj! Dobrze, dobrze! Zginiesz, marnie! Pięknie, jeszcze przeżył. A, możemy teraz sabotować ten stateczek. Więc go od razu sabotujemy. Kurde, w dupie was mam. Dobra, bierzemy się za sabotaż. Okej. Jep! Kurde, trochę tych debili jest. Jep! 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 Kurde, spróbowałem. Trzeba dobrze wycelować. Okej.
Oh yeah. Aaa, doskonale. Dobrze, piękny strzał. I kolejny statek. Spokojnie, zasabotowany. I Hiszpanie obrywają po ryju. Dobrze, trzymać ich tutaj przy kloszu. Dobrze, naprawiamy kaweczkę. Dobrze, dobrze. Kolejna robota dobrze wykonana. Okej, okay. Mnie się to podobało generalnie. Dobra. Gdzie kurde wrogowie tam? Ten statek już zniszczymy. Dobra, kolejny sabotaż. Niech będzie. Nie ma sprawy. Sabotujemy wszystkie statki, żeby wiecie, była ta epickość. Jak coś, to wyślę wam ostatni odcinek, znaczy ostatni, tylko drugi, bo nie chce mi się trzeciego nagrywać. Chyba że nabiorę jeszcze ochoty, to zaryzykuję i spróbuję. Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie. Tylko dobrze wykieruj to, Edward. Oczywiście nie mam na myśli Lola. Bo teraz dobrze celuj. O, było dobrze wycelowane. O kurde, wyceluj to dobrze. Dobrze, padają. Równo. Dobrze, starczy tego. Jep. Ciach! O-o, ktoś z załogi odpadł. Niedobrze, niedobrze. Trzeba będzie tego naszego kamrata uratować. Oj, Hiszpany niedobre, jak śmiecie takie rzeczy robić? Doskonale, naprawiamy kolejną kawkę naszą. Po raz chyba trzeci w tym odcinku. Bo już zresztą trzy statki zasabotowaliśmy. Doskonale. Wiecie co? Puszczę ster. Puszczę ster, bo tutaj w sumie mogę do tej wyspy tam podpłynąć sobie. Podpłyniemy sobie, zbierzemy to co trzeba. I płyniemy do celu misji. Dobra, strefa zastrzeżona. To tyle wiem. Dobra. Okej, okej, mamy tutaj fragmenty animusa. Wiem, to już będzie taki typowy exploring. Ale zrobię to. Dlaczego bym nie zrobił dla was? Exploring to już musi być podstawa. Kurde. Tylko gdzie jest ten fragment animusa? Tu jest. Trzeba będzie się tam wspiąć, bo to będzie ciężkie. Okej. Okay. To było dziwne, wiem. Ale zrobiłem mimo wszystko. O, dobra. Fragment animusa zdobyty. O, tam widzę skrzynę. Skrzyneczkę do zebrania. To ją też pozbieramy. Co ty robią templariusze? Won mi stąd! Wynocha! Wynocha! Kurde, są czerwoni i żółci. Czyli Hiszpanie i ktoś jeszcze na pewno. O kurde. Nie ma. Jep. Dobrze. Przeładuj sobie broń. Przeładowuj sobie bronię. Okej. Okay. Przeszukamy tutaj naszych kolesi, bo oni tutaj teraz mają ammo. A do sklepów na pewno nam się nie będzie chciało chodzić. Dawajcie jakieś ammo, no. O. A, najlepiej właśnie jest w tych ludzi, gdzie mają to ammo. No nie trzeba koniecznie wszystkich przeszukiwać. Dobra, mamy tu kuferek.
O, udało się. Dobra. To może już wrócimy do naszej kawki. Dobra, gdzie to jest? Aha, to jest ten punkt synchronizacyjny, a ja chcę tam wrócić. Na pewno całą wysepkę przeszukano? Dobra, przeszukano. Wracamy na statek i myślę, że już powinniśmy płynąć. Dobra. Więc ruszamy do naszego celu misji. Może coś jeszcze po drodze podbijemy. Chociaż wątpię. A, to pewnie tam teraz będziemy musieli płynąć. Dobra. To mamy aż niedaleko w sumie. A przyspieszymy jeszcze. Na fulla będziemy płynąć. Co my to będziemy się tam pieprzyć z tym. Śpiewajcie, piraci, a naprawdę widzów mi będzie przechodziło. Co jest? Nassau! No to akceptujemy, no ba! Nassau to oczywiście. A więc witamy już w Nassau. Kolejne miasto. Chociaż nie wiem, czy to jest można nazwać miastem w ogóle. Co takie lagi? Ej! Ej, Kenway! Zapomnij trochę coś nad tymi lagami. Wiem, może jesteś fochnięty na mnie. Ale bez przesady, no nie takie rzeczy mi tu odrabiaj. Nassau, wyspy Bahama, wrzesień 1715. Wow, jaki rage! Człowieczku, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Co to za ty? Aha, dobra. To dobrze wiedzieć, że teraz będziemy stąd uciekać. O, proszę. Mamy nasze Nassau. Nassau mu dziwak. Okej, biegniemy w stronę misji, ale widzę, że możemy coś jeszcze zrobić. O, mamy punkty do synchronizowania. Myślę, że tam jeszcze się mój odcinek wysyła. Piąty, ten godzinny. Tak, godzinny, nie przesłyszeliście się, godzinny. Dobra, to może wbijemy jeszcze tak do sklepu, bo widzę, że tu jest sklep. A przydałoby mi się trochę, wiecie, powiększyć EQ o coś, ulepszyć naszego Kenwaya. Dobra, zestawy mieczy, francuskie miecze paradne, kordelasy kaperskie, prędkość 1. A nasze spada Ancha. Aha, dobra. To możemy sobie kupić te kordelasy kaperskie, żeby sobie tylko zwiększyć prędkość. Wydam każdą kasę, co bym nie zrobił dla moich mieczy. Zestawy pistoletów, no to już nas nie stać. O, proszę, teraz możemy sobie zmienić odzienie. Na odzienie Edwarda Legendy lub szaty Altaira ibn Lahada. Ale jako, że nie zrobię tego, to niestety nie. A to... To może nałożę, jak już tylko skończę fabułę, wiecie. Wolę mojego zakapturzonego pirata Kenwaya. Okej, sprzedaj ładunek. O, możemy sprzedać. Wow. Ale nie wiem, czy to się też będzie opłacało nam sprzedawać. Sprzedaj towary łowieckie. Kość. Ale nie, nie będziemy sprzedawać ładunków, bo możemy w ten sposób ulepszyć nasze, wiecie. Lol. Dobra, idziemy stąd. No chyba już dość tutaj zrobiliśmy w sumie. Dobra, mamy nowe mieczyki, kordelasy kaperskie, czy tam rapierskie, nie wiem. Zapomniało mi się. Biegniemy do celu misji, czyli tak wygląda nasze Nassau. Zresztą ja już widziałem to miasto, kiedy oglądałem, wiecie, te gameplaye, które wydawali Ubisoft. O, tu chyba jest szanta, dokładnie. A! Banał.
To był banał, rzeczywiście. To mamy zlecenie zabójstwa. Dlatego... Ej, co to ma znaczyć? Spokojnie, spokojnie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze zlecenie zabójstwa, nim dobiegniemy do celu misji. Piracki kapitan. Korsarze z zakonu templariuszy złupili ostatnio nieopodal wybrzeża kilka statków kupieckich. Teraz ukrywają się wraz ze swoją zdobyczą gdzieś w mieście. Przyjmujemy to zleconko, oczywiście. Mr. Kenway zawsze przyjmuje takie zlecenia. Okej. A zatem gdzie będzie nasz delikwent? Tutaj. Że co? Dobra. Chwileczkę, to jeszcze może sobie zbiorę... tutaj nasze co to zwane fragmentem danym Animusa, bo on tutaj sobie jest spokojnie. Tam jest nasza kawka z tego co widzę, ale to nie reagujemy na to, tylko po prostu musimy się skupić na misji. O, tu już mamy naszą misję, sobie jeszcze wykonamy to zlecenie zabójstwa, żeby nie było, że jak już tutaj jest misja fabularna, to ją olewamy od razu, bo to nie jest tak, jak wy myślicie. Ej, tutaj masz kuferek, dobrze. Zebrałeś sobie to, tak ci kazałem, Kenway. Lagi nawiedzają, ale my się i tak nie poddajemy. Kolejne miasto, kolejne frajdy, przyjemności, kolejne bójki. Nie no, lepiej być nie może, no. Dobra, odszukaj swój cel. Okej, widzę, że tu już się roi od templariuszy. Więc tutaj trzeba już naprawdę uważać. Nie wiem, kim są te debile. A to chyba nie wróży nic dobrego. Dobra. Czekajcie, możemy równie dobrze tak zacząć. Od tego zabójstwa. Wow! To nie było potrzebne, Edward. Naprawdę. Ani trochę. O-o. Kurde. Dobra. Niestety już nie dostaniemy premii za to, żeśmy nie uniknęli walki. Tu mamy chyba jeszcze kuferek. Tak, no opadnij, no. O, dobrze. Nie było to takie trudne chyba, nie? Kenway. Dobrze. Coś znowu zebraliśmy. Tu pewnie szanta. Tak, która nam już spieprza. Wybornie. Wybornie. No gońże to. Aha, to był fragment, myślałem, że szanta. Kurde. O cholera. O cholera. Uciekło nam to. Odfrunęło tak zwanie. A gdzie ten cel? Przepraszam ja bardzo. Aha, tutaj. Dobra. Spokojnie. Jep! Wykończony! Oh yeah. Dobra. Teraz uciekamy, uciekamy. No, widzę, że tu jeden koleś się zbliża. Jep! Dobra. Wykończony. Pięknie. Teraz chciałbym jeszcze się tam dostać. Tylko nie wiem, czy mi się tam uda. No tu mamy naszą szantę, którą teraz mamy okazję zebrać. Chociaż wolałbym się wziąć za misję jakąś w Nassau. Wow. Wow. Jaki lag. Shit. Shit the fuck. Dobra, szanta zebrana. A to może już się skierujemy do misji, bo mało czasu już jest. Wow. Gdzieś ty wpadł, Kenway. Lol. Kurde, lagi. Dobra.
spokojnie. Sytuacja opanowana. Tak myślę, tymczasowo. Dobra, biegnij, biegnij. Widzę, że już dobiegniemy tam. Kurde, Kenway, co ty robisz? Odbija ci już palma. Tu też są tancerki, super. Miło mi, cieszę się niezmiernie. Okej. No, wspinaj się. Dobra. Tutaj pewnie kolejna szanta. Ale sprawdzimy lepiej. Nie, fragmencik, dobra. Dobra, mamy tu punkt werbunkowy. Tak. Zgadzamy się na misję. A, teraz będziemy werbować. Yo. Morning all. Oi, Kenway. Who's this? A, mój podwładny. The Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. Hmm? You named your brig. Zaraz ci to ptaszysko przyłoży. These lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, aha, James Kidd. Czyli to są nasi sojusznicy. Kidd? Czy to nie jest ten sam kapitan Kidd? Coś czuję, że to jest ten kapitan. Ten, który zginął i który... Wiecie. Z Assassin's Creed 3. Już nie muszę mówić. Right. I'll see you like a muster. Aha, czyli teraz rekrutacja, czyli krótkie i szybkie do zrobienia, myślę. Więc tu problemu nie powinno nam to stwarzać, rekrutacja piratów. No dobrze, super, cieszę się, że jest załoga kawki. Dobra, kontynuuj dzieło. Okej, 15 piratów do zwerbowania. Wow. Dobra, idziemy, idziemy. Werbujemy ich. Wow. Chwileczkę, bo strasznie się zlagowało. A mi się to nie podoba. A tu mamy, przecież blisko. Kurde. Ogarnij, ogarnij to. Dobra. Czyli tu już kaptur nakładamy. Przy okazji zweryfikujemy punkt widokowy. Trochę ciężko będzie to zrobić, widzę. Wow. Dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobrze. Chcę to zebrać. Yeah. Dobra. To nie było konieczne, ale dobra. To zrobimy po cichu. O, dobrze. O, zwerbowana załoga, szybko i bezproblemowo. To może jeszcze odświeżymy ponownie ten punkt widokowy. Czy ponownie? Nie chcę go odświeżyć, bo wcześniej zebrałem tylko fragment i no niestety wpadł do sianka. A Kenway lubi wpadać do sianka, przede wszystkim do wody. Do świeżej, soczystej wody, nie? Dobra, zbierzemy kuferek. Idziemy kolejnych rekrutować. Bo rekrutacja to podstawa. Gdzie ten kufer? Nie gadajcie, że na górze. Dobra, nie chcę mi się tego zbierać teraz. Teraz to chciałbym zwerbować to wszystko w jedną kupę i skończyć odcinek. Dobra. Widzę, że to są kolejni. Lagi nawiedzają coraz bardziej. Co mnie to się nie podoba. Ale nic nie... Wow. Było blisko, a byłoby wykrycie. Przecież mamy tylko jednego wroga, który nie powinien nam problemu stwarzać. Yeah. Dobrze. Ratujemy. Dobrze. Załoga uratowana. Dobra, teraz tam idziemy. Po kolejną armię piratów. Słyszę kuferek, ale nie chcę go zbierać.
bo wiem, że mam mało czasu, a nagrać bym to chciał do końca, oczywiście. Dobra. A, skok do siana. Pewnie. Co mi tam? No gdzie mamy kolejnych piratów? Tutaj, tutaj. Okej. Okay. Zdążymy ich tu wszystkich powerbować. Nie ma się tutaj co obawiać. A, czyli mogę tutaj ich ponownie zwerbować. Dziwne. Dobra, zwerbowani. Okej, okay, i szukamy ostatniej armii. Lol, kto tak lamentuje? Kto marudzi? Dobra. Wow, jaki jump. Mogę was zabić, bo tak bardzo lubię. O, wykonałem 5 podwójnych zabójstw. Jak mi miło. Nie no, idziemy już tutaj. Żeby nie było. Żeby nie było, dobra. Już widzimy, że można tu powerbować. O, myślałem, że mam 4 pistole. Ciągle mi się tak wydaje. Dobra, wywracamy na glebę. Jep, dobrze. Zwerbowane, zrobione. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Co? To był tylko jeden pirat? Chyba sobie jaja robicie. Bez jaj. Co to ja jestem? Jakaś tania służba robotnicza? Żebym ja kurde ratował tylko jednego pirata? Jak tu chcę całą masę ratować? Dobra. Przy okazji weźmiemy kuferek. A tu się jeszcze przejdziemy. I uratujemy ostatniego. Szantę mam gdzieś. Jebut! To było dobre. To była niezła akcja, zajebiście, Edward. To mi się podobało. Okej, mamy już załogę. Dotrzyj na egzekucję. Dobra, myślę, że jeszcze zdążę to zrobić. Nim naprawdę już się spóźnię. Bo widzę, że już mało czasu. Wow. Spokojnie, spokojnie. Trzeba tą egzekucję, wiecie, powstrzymać. Bo to jest niedopuszczalne, według mnie. Dobra, egzekucja, egzekucja. Spokojnie, spokojnie. Czekajcie. Już będziemy wiedzieli, co zrobić. His Majesty's honorable representative has decreed the sentence shall be. Dobra, chwileczkę. Rozbroi i zabij strażników. Aha, no nie zrobiłem tego. Przestrzel linę, żeby uratować pirata. Dobra, to przynajmniej zrobię. Dobra. Was się najwyżej. O, możemy was. Wow, wow, żywa tarcza. Dobra. O nie. Kurde. Ten ci on mnie będzie denerwował. Walcz tu ze mną. Chwileczkę, jak to brzmiało? Aha, i zabij strażników. Kurde. Wkurza mnie to. Jeb. No, come on, come on. Dobra. No co uciekasz, co uciekasz? Aha, dobra. O-o. Nie! No co ty robisz, Kenway? Kurde, teraz mnie musiałeś zawieść.
Kenway, no taką akcję spierdolić. Idźże, Kenway, no nie denerwuj mnie. Masz to jeszcze raz zrobić, raz za porządnie. A jak nie, to do domu. Dobra, kobieto, bo zaraz ciebie zabiję. Tym lepiej nie marnuj moj... Ups. Nie tak to miało wyglądać. Chwileczkę, teraz sobie to przeładuję. Dobra. Spokojnie, tego nie było. A, mogę sobie to spokojnie do końca przeładować. Jaki sojusznik? Co wy to kurwa zgadacie? Co to za sojusznik? Dobra, dobra. Do 3 razy sztuka. Nie denerwować się. Tak fascynująca gra. Nie denerwować się, dobra. Wiem, jakie mam cele opcjonalne, ale po cichu to zrób lepiej. Spokojniutko. O, dobrze, dobrze, kobieto! Znad mórz! No oczywiście, już cię zmizią, no spokojnie. Dobra, zrobimy co trzeba. Jeb. Dobra. No, walczcie. No. Kurde, trzeba będzie tych debili wyeliminować. Najlepiej jak tu podejdziemy. Dobra. Kurde. Chcę was rozbroić. O, udało się w sumie. Dobre wykorzystanie. Jeb. O cholera. Uwaga, uwaga. Tamtemu już jaja rozbolały. Jeb. I tego zabij. No nie. O cholera. No chodź tu, chodź tu. Nie zgiń. Really? Bitch, please. No Kenway, jak możesz mi takie rzeczy robić? Dobra. Failujemy, trudno, jeszcze raz. No masakra, powiem wam szczerze. Niektóre misje to mnie już tak zaczynają przeważać. Dobra, kobieto, wiem co robić. Ty mi tu nie fastuj. Nie każ, bo jesteś tylko zwykłą kobietą. Dobrze. Jedziesz. Zlamisz to, dobrze. Dobra. No ej! Okej. O to chodziło. No, który? Jeb. Dobrze. Jeb. Jeb. O, chyba zrobione, nie? Aha, mam rozbroić. No, szkoda. Szkoda, że źle zrozumiałem. Czekajcie, może znajdzie się więcej piratów. O, może tych wykorzystamy. Coś najwyraźniej spieprzyłem. Okej. Dobra. Trudno. Taką misję się czasami zdarza sfejlować. Bo drugie... pierwszy raz jestem na tej misji, to wiecie. Dobra, mamy rozbroić, czyli w tym wypadku pięści. Dobra. Okej. Mamy ich rozbroić i zabić. Morda, kobieto. Ja mam zrobić, co do mnie tu należy. Dobra. Przeładuj sobie. Okej. Hello, bitches. A może sobie tak podejdziemy tutaj? Ojej. Zabolało to trochę. Nie. No, chodźcie.
Dobra. To pięść mają być. Dobrze. Kurde, uważaj lepiej z swoim życiem. O, to było dobre. Wow. Nie! Kurde. Pięść pięści. Jeb. O, wykonałem. Dobra, teraz możemy wszystko i wszystkich zabić. O, o, o. O kurde, jakie spadki. Jeb. Co się stało? Co jest? Ja cię kręcę. Co się stało? Odpowiedzcie na moje pytanie, bo to było naprawdę mega dziwne. Nic nie widziałem, żeby mnie coś takiego przestrzeliło. Bardzo dziwne zjawisko. To mnie zaczyna już powoli denerwować, szczerze mówiąc, ale zrobimy to. Teraz murzynka, najpierw biała, teraz czarna, decydujcie się. Bo już nie wiem, którą kobietę macie mnie tutaj. Dobra. Dobra. Okej. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jest. Okej, dobra. No chodź, 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 chodź. No atakujcie, no który atakuje pierwszy? To dla mnie ważne. Dobra, żywa tarcza. Czyli tak, lecicie ze mną. Kurde, odwal się, piracie nędzny. Kurde, jakie lageny. Dobra. Chwileczkę, najpierw broni, dobra. O cholera. Dobra. Trzeba będzie ogarnąć sobie. Ale przeżyliśmy w końcu i zrobiliśmy to, co było trzeba. Ja wiem, droczyłem się strasznie o to, że... Dobra. Skryjemy się może jeszcze na krzaczki. A pirat tamten powinien się już uspokoić. Dobra, dobra, dobra. Dziękuję. Wybaczcie za mój rage, ale to mnie w cholerę wkurwiło. Przepraszam, ale naprawdę, no, to już było przegięcie. To jest ten ostatni zgon. Dobra. Co ty robisz, kurde, Edward? To już było mega dziwne. I wybaczcie za lagi. Dobra, werbujemy załogę. Zajebiście. Rozwiązaliśmy go. Dobra, jestem z ciebie dumny, no ale wiesz, Kafka liczy na ciebie. Aha, teraz jeszcze mam iść do tawerny, dobra. To idziemy sobie do tej tawerny. Wow, kurde, lagi w tym Nassau są większe niż mi się wydawało. Ale no trudno się nie dziwić, że na moim kompie takie lagi mogą występować. Wow. Dobra, idziemy tam, idziemy, idziemy. Nie rozpraszajmy się jakimiś innymi rzeczami. Ktoś sobie tam śpiewa. Bardzo fajnie. Ale chciałbym już zakończyć też odcinek. I widzę, że zaraz go skończymy jednak. Dobra, cutscenka. Śpiewajcie sobie, śpiewajcie. Pewnie. O, kobieta! What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. See here.
Oh, rot. It's fairy stories. You prefer a gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Ooh. Robbing the king to pay his paupers is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. Żeś dowalił do pieca. Już koniec misji, tak? Dobrze! A więc tutaj zrobiliśmy no pełną synchronizację, można tak powiedzieć. Dobrze. Oceniam tą misję. Dam trójkę, jestem neutralny, nie lubię oceniać negatywnie. Dam trójkę. To była ciężka misja, dlatego dam trójeczkę. Powtórzałem się trochę. Okej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 6 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka. Yo!